Dzień dobry, Szanowni Państwo, nazywam się Kinga Kowalczyk-Purol. Moje zainteresowania badawcze oraz praktyka dydaktyczna przede wszystkim skupiają się na omawianiu czynników wpływających na ludzką decyzyjność. Teraz chciałabym Państwu więcej opowiedzieć o etycznym wymiarze ludzkiej decyzyjności. Będę mówiła o etyce behawioralnej, nowatorskiej nauce, będącej trampoliną, platformą do współpracy przedstawicieli wielu różnych dyscyplin, jednak przede wszystkim dla filozofów oraz psychologów. Punktem wyjścia do rozważań etyków behawioralnych jest spostrzeżenie, że każdego człowieka cechuje silne przekonanie o swojej ponadprzeciętnej racjonalności i moralności. Lubimy po prostu o sobie myśleć, że jesteśmy osobami mądrzejszymi, rozsądniejszymi i przede wszystkim moralniejszymi niż ludzie z naszego otoczenia. Jest to bardzo użyteczne przeświadczenie, ponieważ pozwala zachować nam pozytywny obraz samych siebie oraz zachować lepsze samopoczucie, które z kolei w konsekwencji przyczynia się do lepszego funkcjonowania każdego dnia. Niemniej, jak wskazują etycy oraz ekonomiści behawioralni, jest to fałszywe przeświadczenie. Jest to pożyteczna iluzja, jednak wciąż tylko iluzja. Racjonalność ludzka bowiem jest racjonalnością ograniczoną. Ograniczoną zarówno biologicznie uwarunkowanymi możliwościami poznawczymi, jak i czynnikami środowiskowymi, a więc okolicznościami, w których przyszło nam funkcjonować. Podobnie rzecz się ma z ludzką moralnością. Jest ona ograniczona ograniczeniami architektury poznawczej ludzi oraz czynnikami sytuacyjnymi. Takimi czynnikami będą stresory społeczne, jak hałas, przeludnienia, ale też presja czasu oraz natłok, nawał codziennych obowiązków. Perspektywa etyki behawioralnej jest nowatorską perspektywą. Perspektywa ta diametralnie różni się od perspektywy tradycyjnej etyki biznesu, etyki organizacji pracowniczych. Z punktu widzenia tradycyjnej etyki filozoficznej, motorem napędowym rozwoju moralnego ludzi jest pomnażanie, zwiększanie wiedzy na temat historii oraz teorii etyki. Innymi słowy, im lepiej jesteśmy zaznajomieni z koncepcjami etycznymi, różnymi szkołami etycznymi, tym bardziej moralnymi osobami staniemy się. Niestety, nie jest prawdą, że większa znajomość koncepcji etycznych jest trampoliną do rozwoju moralnego. Gdyby tak faktycznie było, to najbardziej prawymi osobami w społeczeństwie byliby profesjonaliści, osoby profesjonalnie zajmujące się edukacją etyczną, jak nauczyciele, duchowni, czy też wszelkiej maści kaznodzieje. Z własnego jednak doświadczenia i doniesień medialnych wiemy, że jest to opinia daleka od prawdy. Kontrapunktem dla tradycyjnej opinii, przeświadczenia o pomnażaniu wiedzy jako motorze napędowym do postępu moralnego jest akcentowana przez etykę behawioralną kontekstualność. Kontekstualność tłumacząca, dlaczego na co dzień dobrzy, przyzwoici ludzie potrafią czynić rzeczy niegodne czy wręcz haniebne. Etyka behawioralna ujawnia zaskakującą skalę oddziaływań sytuacyjnych, organizacyjnych, ale też inklinacji poznawczych ludzi na behawior ludzki. Czynniki te nierzadko górują, dominują nad osobowością i charakterem konkretnej osoby, przyczyniając się do upadku jej etosu. Stąd też głównym celem edukacyjnym etyków behawioralnych jest tak zwane etyczne mindfulness, a więc wyposażenie ludzi w wiedzę na temat uwarunkowań oraz konsekwencji zachowań o etycznych implikacjach. Powab, coraz większa popularność etyki behawioralnej jest ufundowana na jej praktycznych aplikacjach, na możliwości traktowania jej jako skrzynki z narzędziami, jako pewnego przybornika z narzędziami do kreowania bardziej etycznego środowiska pracy. Słowem, etyka behawioralna jest uważana za actionable knowledge, wiedzę, która usposabia
do zmiany otoczenia, w którym się funkcjonuje. Etyk behawioralny będzie więc beznamiętnie zbierał i katalogował informacje o tym, jak ludzie zachowują się w rzeczywistości, jak pewne mechanizmy psychologiczne, jak konformizm, uległość autorytetom, ale również czynniki zewnętrzne, jak wspomniana presja czasu, czy też styl zarządzania w firmie, a nawet język używany w firmie wpływa na etyczny wymiar zachowania członków danej organizacji. O tych mechanizmach i wielu innych mówi właśnie etyka behawioralna. Przez co etycy behawioralni mogą wskazać konkretne wskazówki, jak należy budować etyczne środowisko pracy. Z kolei etyczne środowisko pracy sprzyja pomnażaniu ważnego ekonomicznego zasobu, jakim jest zaufanie. Zaufanie zmniejszające biurokratyzację i zwiększające produktywność w firmie. O tych wszystkich zagadnieniach, tutaj zaledwie zasygnalizowanych, będę Państwu mówiła więcej, szerzej, bardziej szczegółowo podczas zajęć, podczas szkoleń i warsztatów. Serdecznie na nie Państwa zapraszam. Do zobaczenia.